Na dłużej zagościliśmy na ziemi sandomierskiej. Ze mną dzisiaj taka kolba. Kolba odmiany RGT Langsam. Naprawdę konkretna. I właśnie o tej odmianie porozmawiamy dzisiaj z Robertem. Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Robert Grzyb, RAK Siemensy z Polska. Pracuję na terenie Polski południowo-wschodniej, stąd tutaj wizyta z kolegą na poletkach doświadczalnych. Jesteśmy na demofarmie w Ożarowie i właśnie, Robercie, powiedz tam o profilu tej odmiany, bo naprawdę jest tutaj fenomenalna. To, co słyszę od rolników, co mówią i zresztą co widzimy tutaj, no to naprawdę te kolby, ta odmiana wygląda fenomenalnie. Tak, proszę Państwa, RGT Langsam to jest nowa odmiana, która pojawiła się w portfolio w Polsce właśnie w firmie Ampol-Merol. Jest to odmiana w typie pojedynczej, mieszaniec pojedynczy. Jest to odmiana o typie ziarna dent. Widzimy, jakie są te właśnie okazałe kolby. Odmiana ta ma VO280, więc na tereny tutaj Polski środkowej, południowej, dla tych klientów, którzy chcą, oczekują dobrego plonu o dobrych parametrach. Odmiana ta ma bardzo dobre też cechy agronomiczne. To jest wysoka odporność na wyleganie, wysoka zdrowotność kolby. Zarówno choroby liści, jak i łodyg tutaj nie ma problemu w tej odmianie, więc liczymy na to, że znajdzie ona miejsce w gospodarstwach i będą zbierali dość dobre plony, wysokie plony ziarna kukurydzy. Można tą odmianę też w niektórych przypadkach siać jako ogólnoużytkową, można też przeznaczyć ją na zbiór na kiszonki. Właśnie chciałem zapytać, bo tutaj głównie na tej demofarmie będziemy zbierać typowo ziarno, ale zdecydowanie możemy bez żadnego problemu również ją przeznaczyć na kiszonkę, tak? W gospodarstwach, gdzie jest taka potrzeba. Tak, można ją, jeśli klient chce, jak najbardziej przeznaczyć na zbiór na kiszonkę. Ma dobry stay green. Okej. Okay. Także w sumie tutaj też widzimy tak jeszcze. Ciężko było, ale ją udało się przepołowić. Widzimy, że ta osadka nie jest za duża, tych ziaren w rzędzie jest naprawdę bardzo dużo. I biorąc pod uwagę wszystkie odmiany, które tutaj mamy zgromadzone, to ta na punkcie innych odmian wygląda naprawdę fenomenalnie. Jest się czym pochwalić, naprawdę tutaj w momencie, kiedy będziemy zbierać, możemy liczyć, patrząc na ogólny rozwój, ogólną sytuację roślin, na bardzo wysokie plony. Myślę, tak, że to na tyle. Porozmawiamy w kolejnym odcinku o RGT Bernax, bo również bardzo ciekawa ziarnóweczka. Także dzięki, Robercie. Dzięki. Widzimy się w kolejnym odcinku.